Witajcie kochani w nowej odsłonie. Nadal film instruktażowy. Ci, co oglądali mój filmik pod tytułem Sowy, już wiedzą, a ci, co są nowi na moim kanale, chcę Wam się pochwalić, bo dzisiaj będzie filmik taki, co mam w domu i co z tego mogę zrobić. Słuchajcie, to są torby na zakupy, lniane, zwykłe takie, o, tu były uszy. Uszy, tak się prezentuje torba na zakupy, tylko ja uszy przecięłam. Zawiązałam na kokardkę, włożyłam do środka zwykłego Jasia. Jaś miał iść do wyrzucenia, jeden i drugi zresztą, ale stwierdziłam, że się idealnie sprawdzi. Na tym spać nie za bardzo, bo to jest len, więc trochę gryzie i się odznacza na twarzy. No, wiecie, o czym mówię, no przecież to nic, no, nic dziwnego, że się odznacza poduszka na twarzy. W każdym bądź razie jako dekoracja na tym fotelu sprawdza się wyśmienicie. I teraz drugą rzeczą mogę się Wam pochwalić. Dajmy na chwilkę obydwie poduchy. To, co widzicie... O, fotel. To, co widzicie, to nie jest wcale narzuta na fotel, tylko po prostu firana. Ja zakupiłam w internecie dwie firany, takie ciemnozielone. Na stronie były ładniejsze, takie bardziej w limonkę wpadającym, więc myślałam, że będzie mi kolorystycznie pasował. Ale cóż, zakupiłam, nie były drogie, stwierdziłam, że ok. Jednej nie rozcięłam i zrobiłam z niej obrus. Obrus, na którym robię zdjęcia. O, jak ładnie, zaraz poprawię. A te dwie rozcięłam po prostu idealnie, nadają się właśnie do przykrycia foteli obydwu. Fotele niby można prać, w sensie do pralki wrzucić, one mają suwaki, ale wiecie co, jest rozkręcania tych śrubek i ja stwierdziłam, że tylko po prostu będę je ręcznie prała co jakiś czas. No i przykryję je na jakiś czas po prostu tą firaną przeciętą na pół. I tak po prostu zostały. Także o. Okej. Okay. Jeszcze jedna rzecz. Chcę Wam pokazać, jak wygląda szklanka. Szklanka jak szklanka. Wiecie co, ona jest czyściutka. No to nie oddaje ta kamera. Ale to akurat nie o szklance mowa. To jest zwykła szklanka. Mój mąż uwielbia takie zwykłe szklanki. Niestety one nie mają uszu. I wiecie, jak się wleje wrzątek, no to trochę kiszka. Więc stwierdziłam ostatnio, że muszę się czymś zająć i coś z tym zrobić. Są oczywiście takie koszyczki gotowe z trzciny, ze srebra, z materiału, z czegokolwiek. A że córka do szkoły potrzebowała filc, to po prostu zajęłam się kilkoma sztukami filcu. Czarny i żółty, zwykłe po prostu, popatrzcie, taki zwykły okrąglaczek. Żeby nie było smutno, to jeszcze takie kółeczko. Przepraszam za moje palce, teraz ustawimy ostrość. O, takie kółeczko żółte i żeby też nie było nudno, że żółte, to jeszcze jest przypięte czarne kółeczko. O, widzicie, wiecie, ja nie mam maszyny, więc posiłkuję się rękoma. Już Wam pokażę, zademonstruję, jak to działa. Wkłada się zwyczajnie, o, i tak wygląda na szklaneczce. Są jeszcze zielone i można spokojnie złapać. To była kwestia naprawdę 15 minut. Po co wydawać pieniądze? Nie szkoda, jak się popsuje. Pracy nie było zbyt dużo, koszty też niewielkie. Także o. Ja się z Wami żegnam. Pa, pa.